Moje uszanowanie. Aha, na początku wyjaśnienie, bo jak Państwo zauważyli, jest inna scenografia. Dlaczego? Były pretensje, może nie pretensje, ale takie pytania, dlaczego ja nie mam książek w górę? Ja nie mam. No wszyscy pokazują się w telewizji na tle książek, a ja jedyny w Polsce nie. Aż wstyd. I pożyczyłem od kilkunastu kolegów książki, szafkę mi też pożyczono. Jestem na tle książek. Pożyczone. Dwie moje. Dwie są moje. No to tyle w tej sprawie. Zaczynamy. Dziś będzie felieton z najnowszego numeru Polityki, jak zwykle. Tytuł felietonu: Debel. Jak zmięta stara szmatka, wisiałem na poręczy krzesła, gdy nagle młodzieńczy hart ducha mi wrócił, a krew znowu popłynęła wartkim strumykiem. Zawsze tak się dzieje, gdy widzę Zbigniewa Ziobrę. To mój antybiotyk, mój steryt, mój lek przeciwbólowy. Polityk ten obdarzony jest najrzadszej klasy inteligencją i wykwintnym poczuciem humoru. Pod zgrabnym snopem ciemnej grzywy rysują się nad lewym okiem prawda, a nad prawym dobro. Dziewczęco zaróżowione dla zmylenia przeciwnika policzki sugerują mocne zaangażowanie w obronę ojczyzny. Sylwetkę ma tak zmienną, że czasami sam siebie nie poznaje i kłania się samemu sobie w lustrze. Słuszne musze uszne dodają mu zawodowego wdzięku, gdyż dobrze wie, czemu służą. Jest w pełni niezależny i nie krępują go żadne prawnicze autorytety. Profesorskie tytuły i wieloletnie doświadczenie w sądach czy w prokuraturach ma w dziupli u znajomej wiewiórki. W swych licznych i śmiałych wystąpieniach subtelnie waży słowa, podkreślając, że kurczowe trzymanie się Unii Europejskiej zagraża polskiej tożsamości i dobrostanowi suwerena. Podobno w najbliższym czasie Ziobro ma powołać Narodowy Sąd Międzynarodowy. Będzie on jednoosobowo orzekał, na razie tylko u nas, kogo można wsadzić bez rozprawy w sądzie, a kto może być niewinny, bo złożył oświadczenie, że taki jest. Przy okazji, instytucja Narodowego Sądu Międzynarodowego bardzo wzmocni urząd prezydenta, który ostatnio został brzydko nazwany słowem często używanym na kortach tenisowych. Nie ma co ukrywać. Chodzi o słowo debel. Myślę, że epitety rzeczywiście są niepotrzebne i samo Andrzej Duda wystarczy. Ostatnio minister sprawiedliwości tak zasunął z telewizyjnego ekranu, że pół Polski się zgięło, a drugie pół wyprostowało. W odwecie za ujawnienie trasy finansowego slalomu giganta w wykonaniu Obajtka zasadził się na marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Niech zrezygnuje z immunitetu i udowodni przed sądem, że nie brał pieniędzy od pacjentów, zaproponował Zbigniew Ziobro. W praworządnej części świata to sąd musi oskarżonemu przedstawić dowody winy. Jednak zmiany w polskim systemie sprawiedliwości idą raczej z Azji i nawet Bóg. Bóg pisany przez uzwykłe ich nie zatrzyma. Ale wróćmy na kort. Tu cały czas premier Morawiecki z ministrem Niedzielskim pykają sobie rozgrzewkę przed czwartą falą. Nerwy ze stali, szare komórki z wypożyczalni rowerów, a serce na dłoni. Mateusz, jako wyrostek,
Pływał z tuzinem rybaków po jeziorze Genezaret. Kiedyś przypadkowo pomógł on jednemu Samarytaninowi odnaleźć w Alpach zaginioną ciotkę. I tak skakał z radości, że się znalazła, że wpadł w szczelinę lodowca. Dopiero po 2000 lat zauważył go tam hiszpański turysta Pablo Picasso. To szczegół, ale jakże ważny w życiu naszego narodu. Mógł go na przykład namierzyć Józef Piłsudski i wtedy przegralibyśmy Bitwę Warszawską, a Mateusz Morawiecki byłby premierem Republiki Nadwiślańskiej. Ale jest tu i w wielkiej sali prowadzi konferencję prasową. Niektórzy politycy i niektóre media atakują działania rządu w walce z epidemią. Jeśli nie potraficie współpracować, to przynajmniej nie utrudniajcie, zagaił w stronę opozycji szef Rady Ministrów. A kto utrudnia? Chcieliście, to przywieźliście na Boże Narodzenie dwa Dreamlinery nietestowanych Polaków i wypuściliście ich na Okęciu. Powinniśmy sprawdzić, ale co to by dało? Przychodzi w sukurs premierowi lekarz i były marszałek Karczewski. Zerwałby się straszliwy hejt na rząd. A i tak, wcześniej czy później, brytyjski wirus dotarłby do Polski. Wszystkie tegoroczne jajeczka wielkanocne będą częściowo nieświeże. Dlatego, aby zapewnić sobie pełną świeżość, jedzmy dwa. Dziękuję.